już po raz trzeci zorganizowaliśmy Nowochódzki Festiwal Filmowy Osób Niepełnosprawnych. W tym roku zgłosiło się aż 13 placówek z całej Małopolski i oglądaliśmy na dzisiejszej gali 16 filmów. Monia, w ilu filmach wystąpiłaś? To w dwóch. Kogo grałaś? Dzisiaj musisz zrobić samodzielnie, od początku do końca, karmnik dla ptaków. No dobrze. Na początku byłam przerażona. No i miałam przeczucie, że to źle się skończy. Ale przypomniałam sobie słowa swojego idola. Jeśli szczerze wyrażasz siebie, przeciwności nie mają znaczenia. Te filmy, które tutaj żeśmy zobaczyli, są bardzo dobre, potrzebne, bardzo dużo nam wnoszą. To jest coś, co jest bardzo potrzebne światu. Jesteście ludźmi tak jak my wszyscy. Jakie macie marzenia? Każdy z nas tutaj obecnych, Grzesiek już niedługo, Jasiek też, opuści zakład karny. No każdy z nas o tym myśli i tą chwilę gdzieś tam w głowie sobie układa jakoś i tak dalej. No, ja mam marzenia ściśle później związane z muzyką. Magdalena, jesteś wspaniała. Bardzo wam dziękuję serdecznie za ten film. Ten wywiad z tymi ludźmi zamkniętymi jest poruszający. Dzięki Królewskiej Rybie udało się mieszkańcom przywrócić dawny ład i spokój. A spod krakowskich stawów zaczęto dostarczać największą ilość karpia na królewski stół. Jest w tym filmie też dużo radości, miłość i morał. Morał płynący z historii. Jak komuś zrobisz jakiegoś psikusa, to licz się potem, że ci mało kto pomoże. A czy powiedz mi, czy zachęciło cię to, żeby nakręcić kolejny film? Tak, marzę o tym. Czyli za rok znowu się spotykamy i oglądamy siebie na dużym ekranie, tak? Tak, oczywiście. Tutaj jest fala, bo widzę tutaj drzewa i jody. Mam w swojej dłoni joda. Bardzo go lubię i go pozdję do końca. Teraz zamieniamy się w słuch. Wychodzimy z tego miejsca i jedziemy do Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Jest to akcja Dziękujemy, że jesteś mamą i tutaj jest 55 medali. Bo niestety aż tylu małych pacjentów jest w hospicjum. Natomiast muszę rozwiać wszelkie wasze wątpliwości. Jest to miejsce bardzo sympatyczne, przyjazne. Jutro jest dzień mamy. I chcieliśmy bardzo docenić mamy, dzieci, które nie zawsze mogą dla nich coś przygotować na ten wyjątkowy dzień. Więc ekipa dobra przygotowała specjalnie dla tych mam mały upominek.
Grupa Dobra to projekt skierowany do młodzieży w wieku 11-14 lat, który przygotowuje do pełnienia roli wolontariusza w społeczności lokalnej. Podczas 10 miesięcy, które spędziliśmy z młodzieżą, odbyło się szereg warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych, akcji, inicjatyw. Pamiętajcie Państwo, że hospicjum to nie jest takie smutne miejsce jak z obrazku, że się trzyma za rękę dziewczynkę w niebieskiej chusteczce i ona odchodzi. Tak nie jest. Hospicjum to nie jest umieralnia. To jest przestrzeń dająca trochę radości i dająca możliwość tego, żeby te dzieciaki mogły funkcjonować w jak najbardziej możliwych, normalnych warunkach. Dobrze, słuchajcie, na zakończenie mam dla Was zaświadczenia, które mam nadzieję przydadzą Wam się w szkole przed oceną z zachowania.